Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku, tym razem pachnącym filmiku. A dlaczego? Dlatego, że opowiem Wam o zapachach, które właśnie aktualnie stosuję, które używam i oczywiście no jak pachnie moje tegoroczne lato. Gdybym tylko mogła przekazać Wam te wszystkie zapachy i przesłać je Wam w tej chwili do miejsca, w którym się znajdujecie, to założę się, że wokół Was roznosiłaby się piękna, pachnąca, ciepła, słoneczna, letnia aura. No ale dobra, zaczynamy. Część zapachów, które Wam dzisiaj pokażę, są to zapachy, które już znacie, ponieważ na pewno większość z Was widziała je w filmiku, który zrobiłam w zeszłym roku i ten filmik Wam się tutaj gdzieś za chwilę wyświetli. Natomiast pierwszy taki zapach, który jest u mnie nowością i który pojawił się właśnie w tym roku, to jest marka Caudalie. Przepiękna szklana buteleczka i to jest, słuchajcie, woda odświeżająca. Przynajmniej tak nazywa ją producent. Producent dodatkowo twierdzi, że jest to zapach słoneczny, który pozostawia na skórze słoneczne nuty kokosa, kwiatu pomarańczy, jaśminu czy też wanilii. Pięknie pachnie, ale również odświeża nas w ciągu dnia. Żółta taka, powiedziałabym, cieniowana, żółta buteleczka, żółto-pomarańczowa. Jest to oczywiście edycja limitowana, która jest skomponowana bardzo podobnie jak cała linia słoneczna, jeśli chodzi o preparaty pielęgnacyjne, ochronne, oczywiście do skóry, czyli te preparaty, które mają w składzie filtry. I ten zapach ma dodatkowo uzupełniać całą linię, czyli jeśli stosujecie właśnie te preparaty pielęgnacyjne, preparaty z filtrem, ale dodatkowo również balsam po opalaniu, czy też żel do kąpieli, to dodatkowo możecie wzbogacić tę całą aurę zapachową o tą właśnie wodę odświeżającą. Ja Wam powiem, czym dla mnie pachnie ta woda. To jest zapach, który kojarzy mi się z zapachem kosmetyków Nuxe, a dokładnie z ich bestsellerowym olejkiem do ciała. Jeśli znacie ten olejek, to będziecie od razu wiedzieć, o co mi chodzi. Bo ten zapach jest rzeczywiście bardzo, bardzo podobny. To jest taki zapach, który nas otula w ciągu dnia takim ciepłem. I rzeczywiście mamy tutaj wanilię, mamy tutaj kokosa, ale mamy tutaj też inne takie bardzo przyjemne nuty, które w zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy, albo też od naszej skóry, bardzo ładnie się ulatniają. To nie jest zapach, który można by było powiedzieć, że utrzyma się na skórze przez wiele, wiele godzin. Zdecydowanie nie. Natomiast jest to taki właśnie ciepły zapach rozgrzanego piasku. Wyobraźcie sobie, że leżycie w tej chwili na plaży, jest wysoka temperatura, piękne słońce, czujecie tę bryzę morską i spryskujecie się dodatkowo taką właśnie odświeżającą, ciepłą wodą, która jeszcze potęguje te przyjemności na plaży. Coś niesamowitego. No ale oczywiście to jest woda, którą możecie stosować nie tylko na plaży, ale również w mieście, tam gdzie się oczywiście znajdujecie, odświeżać się nią w ciągu dnia i dodawać sobie tą taką, to takie ciepełko, to taką przyjemną, miodową, powiedziałabym, lekko otulającą, rozgrzewającą aurę. Bardzo przyjemny zapach. Dodatkowo ta ładna buteleczka, charakterystyczna dla innych zapachów marki Caudalie, które również poznałam jakiś czas temu i nawet na moim blogu były posty na ten temat, ale powiem Wam, że ta zdecydowanie do mnie przemawia, chociaż wiem, że są wśród Was takie osoby, które zapach tego olejku Nuxe męczy. I to jest ciepły zapach, to nie jest taki zapach, który będzie dodawał Wam takiej świeżości w ciągu dnia, mimo tego, że producent twierdzi, że jest to woda odświeżająca. To jest zapach ciepły, otulający, przyjemny, taki miękki, słodki, miodowy. Kolejna nowość, jeśli chodzi o moje zapachy na lato, to jest marka Jo Malone London. Zobaczcie ten przepiękny kartonik. Wstążeczka. Nie da się ukryć, że marka Jo Malone inwestuje, można by powiedzieć, zwraca uwagę na właśnie takie szczegóły i to zdecydowanie nas przyciąga. Ja już znam kilka zapachów marki Jo Malone, kupowałam je sobie regularnie w perfumerii Douglas, gdzie oczywiście możecie sobie te zapachy, te perfumy kupić. One w nazwie mają koloń, czyli można by powiedzieć, że jest to woda kolońska, ale to są
bardziej bym powiedziała jednak takie długotrwałe wody odświeżające lub też wody perfumowane, w zależności od tego, na jaką wodę postawicie i też na jaką buteleczkę, bo zapewne wiecie, że mamy buteleczki, które są właśnie takie przezroczyste, ale mamy też buteleczki w wersji czarnej, gdzie tutaj rzeczywiście już mamy perfumę. No i teraz, co to takiego tutaj u mnie się pojawiło? To jest Wood Sash and Sea Salt Cologne, czyli woda, która pachnie szałwią i solą morską. Tak przynajmniej wskazuje na to nazwa. A co nam mówi producent o tym zapachu? Że jest to oczywiście zapach drzewny, wyrafinowany, no i właśnie mamy tę szałwię i sól morską. Dla mnie ten zapach, moi drodzy, to jest połączenie pięknie pachnących kwiatów. Ja bym tutaj dała może odrobinę lilii z odrobiną róży, dodatkowo z fiołkami i jeszcze uzupełnione być może drzewem sandałowym. Co prawda ja nie wiem, jak pachnie szałwia, a tym bardziej nie wiem, jak pachnie sól morska, ale mogę wam powiedzieć, że to jest zapach ciepły, bardzo kobiecy i bardzo specyficzny. To jest taki zapach, który nie będzie was odświeżał w upalny dzień, ale za to w taki przyjemny, upalny wieczór będzie was przepięknie otulał, dodawał wam takiej kobiecości i pewności siebie. To jest bardzo specyficzny zapach i myślę też, że w większości kobiet on się niesamowicie spodoba. Zapach bardzo długo utrzymuje się na skórze i ja jestem zaskoczona jego trwałością, bo wcześniejsze zapachy, które używałam właśnie od marki Jo Malone, nie były aż tak trwałe. A ten zdecydowanie jest i wystarczy dosłownie odrobinę, nawet spryskać sobie gdzieś tutaj na przedramieniu, żeby czuć ten zapach i się nim wokół otaczać. Czy to jest zapach, który zostawia tak zwany ogon? Tego wam powiedzieć jeszcze nie mogę, dlatego że tak jak mówię, to jest dla mnie nowość i ja dopiero go sobie używam, testuję, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o właśnie lato 2020, tegoroczne lato, które jest bardzo specyficzne, nie tylko ze względu na pogodę, ale również na sytuację, którą mamy w naszym kraju, na całym świecie, ten zapach na pewno będzie mi się kojarzył z tym latem, ale w takim sensie pozytywnym, dlatego że jest to przepiękny zapach, naprawdę taki kobiecy, zmysłowy, rzeczywiście wyrafinowany i większość osób z mojego otoczenia, które wyczuje go na mnie, mówi: czym ty tak pachniesz? Co to tak za taki ładny zapach? No i to jest właśnie to. Ale moje drogie panie, jeśli chodzi o zapachy odświeżające, takie, które fantastycznie sprawdzą się w upały, to dadzą wam trochę takiej energii, ale też mogłabym powiedzieć chłodu, to jest to. To jest coś, co również pojawiło się w tym roku w mojej tak zwanej kolekcji zapachów, kolekcji perfum. Też jest to dla mnie nowość, ponieważ jeśli śledzicie moje filmy, to doskonale wiecie, że ja uwielbiam tradycyjną, tą oryginalną wersję Bronze Goddess od Estée Lauder. Co prawda tutaj już mam resztkę tego zapachu, który pokazywałam właśnie w zeszłym roku i to jest taki zapach, który kojarzy mi się z basenem, z drinkami, z ciepłem, trochę z takimi wakacjami we Włoszech. Jak myślę o tym zapachu, to wiecie, mam takie skojarzenia: kobieta w bardzo fajnym kostiumie kąpielowym na plaży, w dużych okularach z kapeluszem, z drinkiem, wylegująca się właśnie na leżaczku. Przynajmniej tak mi się kojarzy ten zapach i to jest bardzo specyficzny, bardzo charakterystyczny i bardzo przyjemny zapach. Natomiast w tym roku postanowiłam przetestować sobie inną wersję, właśnie Bronze Goddess, czyli wersję Azur, która, jak przygotowywałam się do tego filmu, okazało się, że jest na stronie producenta, na stronie marki Estée Lauder wykupiona, czyli myślę, że bardzo dobrze się sprzedała, właśnie też ze względu na to, że tutaj mamy te charakterystyczne nuty dla Bronze Goddess, ale to są świeże nuty. To już jest troszeczkę inna mieszanka. Co nam mówi producent? A mianowicie producent mówi nam, że jest to zapach promienny, zmysłowy, cytrusowy i mamy tutaj nuty mandarynki, olejku neroli oraz kokosa. I rzeczywiście, może ja nie do końca wyczuwam tutaj kokosa w
tym zapachu. Bardziej bym powiedziała, że wyczuwam tutaj skórkę pomarańczy, rzeczywiście tę mandarynkę. Tak troszeczkę kojarzy mi się ten zapach, powiem Wam, z hydrolatem właśnie z kwiatu pomarańczy, ale są tutaj takie nuty słodkie. Mimo tego, że jest to zapach cytrusowy, czyli mamy tutaj rzeczywiście takie odświeżające elementy, to jest to zapach, który troszeczkę będzie taki cieplejszy, będzie troszeczkę Was ocieplał. Jest to zapach na pewno idealny na lato. Niekoniecznie dobrze sprawdzi się w okresie zimowym, ale właśnie tak powiedziałabym, końcówka wiosny, początek lata, trochę takie upalne dni letnie, żeby ładny, taki fajny, świeży zapach roztaczał się wokół Was. Zapach nietypowy, bo tak jak mówię, to nie jest taki charakterystyczny zapach, również w przypadku tej oryginalnej wersji, który znajdziecie w większości takich popularnych perfum i zapachów dostępnych w drogeriach. To jest naprawdę bardzo ładny zapach. I co jest tutaj ważne, on się niesamowicie długo utrzymuje na skórze. Mimo tego, że o ile dobrze pamiętam, to jest też woda odświeżająca, coś w tym stylu taka. A wiecie, nie do końca są to perfumy, nie do końca jest to woda toaletowa, woda odświeżająca, woda właśnie cytrusowa, ale ona utrzymuje się naprawdę bardzo długo na skórze, nawet jeśli delikatnie spryskacie sobie ubrania, czego nie polecam, żeby nie zrobić sobie gdzieś plam na ubraniach, to zobaczycie, że na następny dzień to ubranie będzie jeszcze, będzie na nim wyczuwalny ten zapach. Także bardzo fajny, bardzo ładna taka właśnie letnia buteleczka z charakterystycznym korkiem, jeśli chodzi o całą serię. Piękny. Proponuję, jeśli macie jeszcze taką możliwość, gdzieś sobie go powąchać. No dobrze, to lecimy z kolejnym zapachem. I tutaj będzie coś, co pewnie Was nie zdziwi, jeśli doskonale znacie moje preferencje, jeśli chodzi o zapachy. A mianowicie Michael Kors. W zeszłym roku pokazywałam Wam dwa zapachy, które cały czas stosuję. Jest to zapach od Michaela Korsa, oczywiście Sexy Amber. Niesamowicie kobiecy i seksowny zapach. Nie będę się dzisiaj na jego temat rozwodzić, ponieważ tak jak mówię, opowiadałam o nim w filmiku z zeszłego roku, ale cały czas go stosuję i używam go tylko wieczorową porą. Mam również, można by było powiedzieć, że prawie połowę buteleczki, jeśli chodzi o Sky Blossom od Michaela Korsa. To jest oczywiście zapach limitowany, który pojawił się, o ile dobrze pamiętam, w zeszłym roku, ale na stronie perfumerii Douglas nie widziałam tego zapachu, więc wydaje mi się, że jest w tej chwili niedostępny, chyba że jest on dostępny w butikach Michaela Korsa. To jest bardzo świeży zapach, bardzo przyjemny i można by powiedzieć, że to jest taka wersja, no właśnie, słuchajcie, kot mi tutaj dzisiaj intensywnie przeszkadza, chodzi tutaj, się wszędzie ociera, no i właśnie przyszedł się wylegiwać na kocyku, ale dobra, wracamy do zapachów. Więc można by powiedzieć, że to jest taka odświeżająca wariacja, jeśli chodzi o Sexy Blossom, ale ja w tym roku postawiłam na dwa zapachy Michaela Korsa, a mianowicie na Sparkling Blush, który już też doskonale znam. I on ma przepiękną buteleczkę w takim lekkim, delikatnym, różowym kolorze i można by było powiedzieć, że ten zapach jest taki różowy. Co ciekawe, w jego kompozycji znajdziemy również różowy pieprz. I ten różowy pieprz jest, można by powiedzieć, też charakterystyczny, jeśli chodzi o zapachy Michaela Korsa, bo w wielu takich cieplejszych, kobiecych, otulających zapachach na pewno go znajdziecie. W każdym razie, buteleczka jest przepiękna, charakterystyczny złoty korek, a sam zapach. Co nam mówi producent o tym zapachu? Że jest to kompozycja kwiatowo-orientalna, intensywna. Mamy tutaj różowy pieprz, owoc cassis, bergamotkę, litchi, gruszkę, róże, jaśmin, lilię, magnolię, drzewo sandałowe, bursztyn czy też wanilię. I rzeczywiście, słuchajcie, wyczujecie w tym aromacie. Ależ on jest piękny. Takie nuty zapachowe. Słodkie, waniliowe, kokosowe, mamy tutaj owoce, mamy tutaj kwiaty, jest rzeczywiście to drzewo sandałowe, to jest zapach kobiecy, wyrafinowany, intensywny, bardzo charakterystyczny, niekoniecznie dobry w upalny dzień, bo może Was troszkę zmęczyć ten zapach. Ja bym powiedziała, że on jest taki lekko pudrowy, to nie jest kwiatowy zapach, tak jak określa go
producent. On jest bardziej taki pudrowy, nie jest ciężki, ale jest intensywny. I jeśli za dużo go na siebie nałożycie, to tak jak mówię, może was ten zapach zmęczyć. Odrobina i poczujecie się tak przyjemnie, dziewczęco, ale tak troszeczkę z klasą. Bardzo ciekawa propozycja, zwłaszcza jeśli chodzi o lato, ale myślę, że ten zapach też bardzo dobrze sprawdzi się w okresie jesiennym, kiedy już wiecie, drzewa zaczynają zmieniać kolor, te barwy otaczają nas takim ciepłem, to też będzie bardzo fajna kompozycja i propozycja, jeśli chodzi o zapach. No i oczywiście aromat, do którego wróciłam, jeśli chodzi o tegoroczne wakacje, i powiem wam, że już stosuję go od kilku, używam go od kilku lat. Jakoś tak się składa, że nie wyobrażam sobie moich wakacji, lata bez tego zapachu. I to jest znowu Michael Kors, a mianowicie Wanderlust. Ten taki klasyczny, już zobaczcie, też mam go niewiele, charakterystyczny, ciepły, drzewny, otulający zapach, bardzo kobiecy i bardzo przyjemny. Co nam mówi o nim producent? Producent mówi nam, że jest to zapach romantyczny, kwiatowy i mamy tutaj włoską bergamotkę, znowu różowy pieprz, kokos, drzewo sandałowe, kaszmirowe i styraks. I rzeczywiście, mamy tutaj takie połączenie ciepłych aromatów, ale słuchajcie, w porównaniu do tego Sparkling Blush, to tutaj ja bym powiedziała, że to jest taka kompozycja bardziej pudrowa. Tutaj z drugiej strony bardziej słodka i rzeczywiście odrobinę kwiatowa. I to jest zapach romantyczny. Można by powiedzieć, że to jest taki zapach romantyczny. On będzie wam się przynajmniej tak kojarzył. Zwiewna sukienka, wygodne buty, okulary przeciwsłoneczne, duży koszyk, idziemy na plażę albo wychodzimy na jakiegoś drinka w mieście. I ten zapach będzie czuć, będzie na was czuć bardzo, bardzo długo i on zdecydowanie zostawia tak zwany ogon, czyli będzie się za wami unosił. Dużo osób zwróci na niego uwagę, a osoby, które znają zapach Michaela Korsa, od razu będą wiedziały, że jest to Wanderlust. To jest naprawdę przepiękny, charakterystyczny zapach. Moi drodzy, gdybym miała podsumować w tej chwili, jak pachnie moje lato, tegoroczne lato, to powiedziałabym, że pachnie romantycznie, słodko, lekko pudrowo, różowo, z nutkami kokosa, bergamotki, troszkę cytrusów, troszkę takich otulających, ciepłych zapachów. I wydaje mi się, że ta kompozycja, którą sobie stworzyłam w tym roku, jest idealna na naszą pogodę, bo na pewno wszyscy zauważyliście, że raz jest ciepło, raz jest upalnie, raz leje, raz są burze, raz jest chłodno, z dnia na dzień temperatura nam skacze i właśnie w tych dniach, a kiedy jest chłodniej, te otulające, ciepłe, romantyczne zapachy sprawiają, że ja po prostu mam dobre samopoczucie i dobrze się czuję, a kiedy jest gorąco, sięgam po coś świeższego, takiego, co też doda mi energii i sprawi, że nie będzie mnie ten zapach przytłaczać. Także widzicie, to jest mój wybór, jeśli chodzi o lato. Jestem bardzo ciekawa, czy znacie te zapachy, czy znacie któryś z nich i też napiszcie mi koniecznie w komentarzach, jak pachnie wasze tegoroczne lato. Jakie zapachy będą wam się kojarzyły z latem, jakie używacie, co lubicie, po jakie sięgacie, jakie nuty aromatyczne. Jestem bardzo ciekawa. Tym samym dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszą obecność. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!